SK Info. Nazywam się Krystyna Sokołowska, aktualna Miss Earth Poland 2019. Znalazłam się w gronie 12 bardzo pięknych, inteligentnych, cudownych dziewczyn. Każda z nas tak naprawdę miała szansę, bardzo duże szanse na wygraną. Nie wiem, co przeważyło, że ten tytuł uzyskałam właśnie ja. Kilka dni minęło, ale wciąż to jest dla mnie wielki szok, niedowierzanie. Gdzieś już dostaję jakiś odzew, piszą do mnie Filipińczycy, że czekają na mój przyjazd i mnie serdecznie pozdrawiają. I widziałam na kilku stronach takich międzynarodowych, że Polska ma w tym roku bardzo silną kandydatkę i reprezentantkę, także jest mi niezmiernie miło. Za 3 tygodnie wylatuję na Filipiny reprezentować kraj na arenie międzynarodowej, na konkursie Miss Earth. Jest to jeden z 4 największych konkursów piękności na świecie. I tam zgrupowanie trwa już miesiąc i 26 października odbywają się finały. Przygotowania naprawdę pełną parą, kompletowanie walizek, bo podobno mam ich zabrać aż 5 i wszystkie muszą być pełne. Podobno czas, grafik mamy mieć bardzo zajęty, także różne spotkania w przeróżnych miastach z ludźmi przede wszystkim, obcowanie z ludźmi, szerzenie ekologii, bo na tym opiera się główna idea konkursu. Nie jest to jedynie konkurs piękności, wybranie najładniejszej buzi, najdłuższych nóg, a czego dziewczyny, która ma też coś w głowie, bo Miss Earth opiera się na ochronie środowiska, na promowaniu ekologii. Modeling Miss to jest coś dodatkowego, co zawsze było bardziej hobbystyczne. Teraz od kilku dni już też staje się dużą częścią mojego życia. Aczkolwiek zawsze w moim sercu jest gimnastyka artystyczna od najmłodszych lat. Można powiedzieć, że od urodzenia, bo to mama jest trenerką. Mama otworzyła tutaj w Białymstoku klub i zaczęła tą pasję szerzyć. Przywiozłam złoto z Moskwy czy brąz z Londynu w 2012 roku, także też trochę tych medali było. Na Miss Podlasia nastolatek zdobyłam tytuł drugiej wicemiss, później trafiłam do ćwierćfinałów Miss Polski nastolatek. Tam zakończyła się tymczasowo moja kariera, poszłam w stronę modelingu. Byłam przez miesiąc w Mediolanie na kontrakcie i gdzieś tam później temat ucichł, poszłam mocno w stronę sportu, w stronę właśnie trenowania. Wystartowałam tym razem w grupie dorosłych i tutaj udało mi się na Podlasiu zdobyć Miss Foto i trafiłam również do ćwierćfinałów Miss Polski, później awansowałam do półfinału Miss Polski. Studiuję 2 kierunki, aktualnie mam przerwę na ekonomii, ale w tym roku robię magistra z wychowania fizycznego. Mam nadzieję, że od września przyszłego roku uda mi się powrócić na ekonomię. Także tak, ja zawsze lubiłam gdzieś tą szkołę, lubiłam pogłębiać swoją wiedzę. Rzeczywiście mnie to interesowało. To nie jest tak, że siedziałam tylko na sali sportowej, aczkolwiek robiłam dużo więcej. Byłam też w szkole muzycznej, więc gram na fortepianie. Ja bardzo lubię, jak w moim życiu dużo się dzieje i dużo rzeczy próbuję różnych. Póki co jestem w Białymstoku, tutaj studiuję, tutaj pracuję, mam te swoje dzieci, tą gimnastykę, także jest mi tutaj bardzo dobrze. Teraz właśnie rozpoczynam zajęcia dla dorosłych, bo to zawsze były dzieci, aczkolwiek dostaję bardzo duży odzew od dorosłych, że też chcą się porozciągać, chcą spróbować gimnastyki, więc chcę iść w tym kierunku. Być może to takie plany bardzo odległe i takie moje marzenia, ale chcę otworzyć kilka filii w całej Polsce, właśnie takich zajęć dla dorosłych. Obserwujcie mnie na moich mediach społecznościowych i tam możecie dowiedzieć się na pewno więcej, bo będzie wszystko relacjonowane na żywo z pierwszej ręki. SK Info.